inauguracja roku kulturalnego 2015-2016 jest dla nas ogromną emocją. Rozpoczęliśmy wspaniałym koncertem Santo Subito Art Ensemble ze Szczecina. Zespół wyjątkowy i rzeczywiście, jak się okazało, z ogromną klasą. To było przeżycie duchowe na najwyższym poziomie emocji artystycznych. Myślę, że to jest dobry symptom na ten zbliżający się nowy rok. Nowy rok pracy, ciężkiej pracy, bo to jest rzeczywiście taka sytuacja kreacji, która nie jest weryfikowana ad hoc. Ona sprawdza się dopiero po miesiącach, po latach. I właściwie czasami wpisana jest w rejestr i gdzieś tam w tle może się będzie pojawiać. Ta świadomość, że coś takiego istniało, budowało nasze życie, życie wewnętrzne, życie codzienne. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są włączeni w kreowanie kultury w gminie Puck, a więc wszystkim naszym animatorom kultury pracującym w klubach, radom kultury, współpracownikom bezpośrednio pracującym w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. A więc myślę, że po prostu dziękując, życzę powodzenia i do ciągłego spotykania się wszędzie tam, gdzie tworzymy to, co jest dobre, co jest piękne, co ma swoją klasę. Dziękuję bardzo. Serdecznie podziękować Radzie Kulturalnej, która mi pomaga. No, oczywiście współpraca między KGW, OSP, Szkołą Podstawową w Leśniewie, sołectwem, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. No oczywiście z księdzem, który też mamy nowego wikarego, który też współpracujemy bardzo dobrze. Także nie jest to tylko moja zasługa, także chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jak to się dzieje, że na terenie gminy Puck po raz kolejny, bo to już chyba po raz który? 11 z rzędu. No właśnie, 11 lat z rzędu i nagle też znowu jakieś lekarstwo na to może zdradzicie? Znaczy się lekarstwem. Lekarstwem jest, wiadomo, że człowiek coś nowego zawsze gdzieś szuka. Wiadomo, że dobrze współpracuje z Wejherowem. Także z Nadmorską Grupą Fotograficzną z Wejherowa, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Wejherowa. Także jest dużo chętnych osób, które chcą też współpracować ze mną. Także nie mam żadnego problemu, żeby znaleźć coś nowego i u nas to pokazać w wiosce. Miejscowość Leśniewo to miejscowość dynamicznie rozwijająca się na terenie gminy Puck i też trzeba sprostać tym zmaganiom, bo jednak zajęcia są prowadzone nie tylko dla dzieci, ale dla przekroju całej społeczności wiejskiej. Tak, oczywiście wiadomo, że coraz więcej nowych mieszkańców, ale nie ma żadnego problemu z tym, żeby nowi mieszkańcy też włączyli się w tworzenie kultury w Leśniewie. A czy tworzą? Czy włączają się? Czy są chętni? No oczywiście, że włączają się. Mamy różne spotkania dla dzieci. Są osoby, czy na przykład w każdym raz w miesiącu organizujemy z księdzem wikarem multimedialny pokaz filmu i są coraz to nowsi mieszkańcy, widzę. Ptak mówi drzewo, mówią przyjaciele. Wtedy mi siebie i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły w wypełnienia ogólnie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Thank you.
trudno mi będzie prowadzić to spotkanie, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich fal, ale myślę, że sobie poradzimy również i z tą częścią. Kochani Państwo, na samym wstępie chciałbym podzielić się z Państwem takim banalnym stwierdzeniem. Każdy początek nowego okresu jest jakby końcem starego okresu. Dlaczego to mówię? Po prostu inauguracja roku kulturalnego w gminie Puck jest najlepszą okazją do tego, ażeby móc podsumować dotychczasową roczną działalność naszej kultury, a zwłaszcza placówek kultury, gdzie tutaj już od 2004 roku organizujemy ranking o klubowy laur dla najlepszych klubów. Ten rok, już przeżywaliśmy to właśnie przed chwilą, przypomnijmy, to rok papieski, a więc szczególnie przeżywamy to tę spuściznę duchową, jaką zostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Kochani Państwo, ten człowiek chciał nam powiedzieć bardzo dużo. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że te karty jeszcze nie są, rozdział jeszcze nie jest zamknięty. Dlatego też w nieskończoność zapewne moglibyśmy przeżywać to, co mówi do nas Święty Jan Paweł II. Dlatego, kochani, przeżywaliśmy występ zespołu profesjonalnego. A teraz zechciejmy wysłuchać występów artystów nieprofesjonalnych, reprezentujących nasze placówki kultury. Fali serca, gdy cicho wzbiera za spojrzeniem, nie obniżaj, o matko, ani odmieniaj miłości, ale w dłoniach przejrzystych tę samą falę przenieś na mnie. On ciebie o to prosi. Ja jestem rybak Jana. Tak mało jest we mnie do kochania. Jeszcze czuję u brzegu jeziora, pod stopami drobniutki żwir i nagle on. We mnie już tajemnicy jego nie obejmiesz. W którym miejscu ze mną się spotkasz? Ze mną, który także przemija? Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Potok się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek. Kiedyś temu zdumieniu nadano imię. Adam, zatrzymaj się. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym Słowem. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Późniejsze rozpamiętywanie spotkania. Tak widzieć sobie nie odważy się nikt z nas. On poznawał inaczej. Prawie oczu nie podniósł. Był wielkim zbiorowiskiem poznania. Jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz. Miało zwierciadło, jak studnia, świecące głęboko. Zatoka z lasu zstępuje w rytm górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Oczywiście, że za chwilę będziemy nagradzać. Za chwilę będziemy określać pewne pozycje. Myślę, że odetnijmy się od tych negatywnych emocji, w których będziemy zazdroszczyć, a skupmy się na tym, co możemy zrobić, co dajemy z siebie, co rzeczywiście będzie kolejnym etapem rozwoju kultury w gminie Puck. Zaczniemy oczywiście od tak zwanego trzeciego miejsca. To trzecie miejsce
dla nas jest bardzo ważne i istotne, bo stanowią je ex aequo dwa kluby. Kluby, które dają wszystko z siebie. I to ich przesłanie jest bardzo czytelne. I dlatego zanim ogłoszę, bardzo proszę pana wójta na scenę wręczyć te dyplomy, które są znakiem pracy. Bardzo proszę panią Mariolę Parchę z Połchowa, kreującą pracę w tych dniach. Pani Mariolo, trzecie miejsce. To chyba wielka radość dla Połchowa, dla mieszkańców, dla klubu. To wielka niespodzianka dla mnie, wielkie zaskoczenie. Naprawdę w najśmielszych marzeniach. Nie przypuszczamy, że w tym roku również będę na pudle, że tak powiem. Co roku klub nasz jest dostrzegany, co roku jest wyróżniany w jakiś sposób, ale w tym roku myślałam, że troszeczkę, że tak jakby opadłam, a tu się okazuje, że jednak nie, że moje działania również zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione. Ja przede wszystkim z tego miejsca chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom z mojej miejscowości, bo to dzięki nim to ja mam z kim pracować. To oni są moją siłą napędową. Ja sama nie zrobiłabym nic i kieruję wielkie słowa podziękowania i dzieciom, które też przychodzą, które uczestniczą, które chcą przychodzić i bawimy się razem. To dla nich ta nagroda. A z tego co widzimy i obserwujemy, nawet mieliśmy okazję przed chwilą oglądać państwa kronikę waszego klubu, to dużo stawiacie na turystykę, na wyjazdy poza teren gminy, żeby młodzież, nie tylko młodzież, bo również i osoby dorosłe uczestniczą w tych zajęciach. Skąd te pomysły u pani właśnie w tym kierunku? One wynikają z takiej potrzeby. To potrzeba kreuje tą przyszłość, czyli ja po prostu muszę wychodzić naprzeciw społeczeństwu i po prostu dociekać tego, czego chcą. Jeżeli widzę, że mam autokar pełen, to ja wiem, że jest taka potrzeba. Bardzo, tak jak pan zauważył, staramy się dużo wyjeżdżać, dużo poznawać, bo podróże kształcą. Nie wszystkie dzieci, nie wszyscy rodzice mają czas, żeby pojechać z tymi dziećmi, czy nie wszyscy rodzice mają taką możliwość. Ja im to zapewniam, staram się w tym pomagać. W tym roku dostaliśmy 3 granty na wyjazdy autokarowe, a dzisiejsze święto to uważam, że to jest wielka zasługa przede wszystkim ich samych uczestników, ich aktywność jest widoczna, a ja tylko staram się otaczać to, opiekować się tym i oby to trwało dalej. Widzimy też na zajęciach, że jednak miejscowość Połchowo, bardzo dynamicznie rozwijająca się miejscowość na terenie gminy Puck, widzimy, że jednak brakuje miejsca. Brakuje miejsca wam w tym małym, ciasnym klubie. Jak sobie właśnie pani daje radę i może, nie wiem, myślicie o większym klubie albo jakimś nowym pomieszczeniu? Może jakieś są marzenia? No, mieliśmy okazję na terenie gminy jakiś czas temu zobaczyć też państwa pracę, między innymi Wieżę Ciśnień, tak? Wieżę Ciśnień. To też bardzo piękne działania klubu, ale proszę mi powiedzieć właśnie, w tak małym klubie to chyba bardzo jest, no nie wiem, integracyjnie, przyjemnie? Ten klub jest z duszą. On tam zawsze był, to zawsze było jego miejsce, więc ja nawet nie myślałam nigdy o wyniesieniu się stamtąd. On tam po prostu zawsze był, od kiedy jeszcze mnie nie było tutaj jako działacza kultury, to klub miał już swoją działalność w latach 60. Są stare kroniki, które dokumentują tą pracę. To jest moja scheda, a ja po prostu nie myślałam nigdy o przeniesieniu. To znaczy, trzeba umieć wszystko połączyć. Trzeba czasami wychodzić na zewnątrz z tego klubu. Trzeba wychodzić do mieszkańców, trzeba wyjść do szkoły, trzeba wyjechać i trzeba zorganizować kilka imprez plenerowych, masowych i to po prostu daje taką całość. Joanna Adas, klubową ze Sławutowa, kreującą tą pracę. Tyle, że to nie jest tylko moja praca, bo na tą pracę się składa wiele osób, może wpierw szczególnie, bo naszą nową panią sołtys, no i KGW, bo bez tego by nie było tego sukcesu.
więc mamy już ten kontekst, dzięki któremu będziemy szukać kolejne odniesienia. Bardzo proszę panią Marię Busz, kreatorkę Wiejskich Domów Kultury w Zejszczewie. Jest to zaszczyt, zostaliśmy w końcu docenieni, zostaliśmy wyróżnieni. Myślę, że zasłużyliśmy na to naszą całoroczną pracą. Coś drgnęło. Jeszcze teraz liczymy na to, że po prostu jeżeli dzieci naprawdę będą miały jednozmianową szkołę tutaj, to myślę, że też i dzieci nie zabraknie Wiejskiego Domu Kultury, bo naprawdę jesteśmy prężni, gotowi na to, żeby z tymi dziećmi po prostu współpracować. Mamy różny szereg zajęć, mamy też zajęcia dla dzieci i kulinarne, i zajęcia plastyczne, i zajęcia techniczne, tylko po prostu niestety brak dzieci, frekwencja powoduje to, że te zajęcia czasami kończą się fiaskiem. W środę wyświetlamy filmy dla dorosłych, też możemy i dla dzieci wyświetlać. Na razie jest to małe zainteresowanie przez to, że po prostu jest duże zainteresowanie komputerami. Każdy ma w domu ten komputer i każdy siedzi w domu. Ale myślę, że będziemy się starać, aby przyciągnąć jeszcze teraz dzieci do nas. Oczywiście, że dla nas najcenniejsze zawsze jest to, kiedy określamy naszą pracę jako żyjącą, jako rzeczywiście będącą odpowiedzią na wszystko to, co w naszej społeczności jest potrzebne. Dlatego ten bursztynowy laur, który zostaje wręczony tej osobie kreującej pracę w takim klubie, jest naprawdę ogromnym zaszczytem. Dzisiaj po raz kolejny prosimy bardzo panią Jadwigę Siniczyn, kreatorkę, animatorkę kultury w Leśniewie na scenę. Bursztynowy laur dla klubu w Leśniewie. Wójcie, bardzo dziękuję za wręczenie dyplomów. Za chwilę poproszę o słowo. A ja chciałbym jeszcze raz pogratulować paniom klubowym i wysiłków, ich osiągnięć, ich radości, bo cała ta ich praca jest niewątpliwą radością życia. Szanowni Państwo, dzisiaj jest inauguracja Roku Kulturalnego Gminy Pusk 2015-2016. Rozpoczęliśmy ten rok w rytm muzyki Sebastiana Bacha, Mozarta, Chopina przy pięknych tekstach poezji świętego Jana Pawła II, księdza Tischnera, Miłosza, Norwida. To na dzisiejszą bardzo podniosłą inaugurację naszego roku kulturalnego. Ale za nami jest rok przeżyć i pięknych wspomnień. Nasze życie toczy się w rytm życia wsi. Wiele wydarzeń, które bezpośrednio wiążą się z naszymi bezpośrednimi przeżyciami. Ale też pamięta się o tym, żeby kultywować kulturę kaszubską, przeglądy zespołów szkolnych, mowy kaszubskiej. Tworzy się wiele wspaniałych spraw wokół nas. Kultura nie zawsze dzisiaj jest postrzegana i zapotrzebowana na nią. Zamykamy się coraz częściej w domu, rzadko kiedy chcemy
z innymi spotkać się i porozmawiać, coś tworzyć, coś przeżyć. Zazwyczaj siadamy przed tym niebieskim ekranem i czujemy się szczęśliwi. Ale działania, które podejmowane są przez naszych instruktorów kultury, przez ludzi, którzy zajmują się tworzeniem innej jakości, myślę, że coraz częściej trafiają one do nas. Też chciałbym tutaj w tym miejscu zauważyć Uniwersytet Każdego Wieku, który w Żeliszczewie skupia coraz więcej ludzi, którzy chcą otworzyć się na innych. I wszystkim Wam serdecznie dziękuję za te działania, za to, że chcemy rozmawiać, tworzyć, postrzegać świat trochę inaczej. Gratuluję dzisiaj wszystkim paniom, które zostały wybrzmione za swoją działalność, ale chciałbym również bardzo serdecznie i gorąco podziękować panu dyrektorowi, który stawia te poprzeczki wysoko. Jak ten kwadrat trzeba ciosać, żeby koło wyszło, to najlepiej wie, ale że do tego koła się zbliżamy, chciałbym panu dyrektorowi za jego pracę również dzisiaj bardzo serdecznie pogratulować i życzyć, żeby nie ustawał w swojej twórczej działalności. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Oczywiście te gratulacje i podziękowania skierowane są do całego naszego zespołu i te kwiaty są tego dowodem dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki gminy Puck. Dziękuję bardzo.